Witam. Dzisiaj mnie nakłonił mój kolega Mariusz Ciepluk, który już o 4 rano poszedł na plażę, bo miał odpływ. A ja w łóżeczku byłem, jak on mnie dzwonił. Tak sobie myślę, kurka, no co tu robić w południe? Pogoda w miarę, odpływ jak taki. Na plaży nie wiem, czy ja w tym roku byłem. Sito faktycznie mało nie zaderwiało. Żart. Sito to porządna robota Krzysia, także nic nie rdzewieje. I tak mówię, jadę, zobaczę. A cóż mi tam? Także może coś wyjdzie. Na pewno nie będę się skupiał na chodzeniu tak bardzo po piasku, po plaży, tam gdzie ludzie siedzą i gubią jakieś tam monety. A, bo jak już to mnie tam nie bawi. No chyba, że sobie na parking nazbieram. Na kawę. Ale pójdę, jeżeli będzie możliwość, bardziej w głąb. Dzisiaj nie jest aż taki duży odpływ. Nie wiem, ile tam jest, chyba 2,40 ponad poziom. To tak aż woda za bardzo mi nie ucieknie, bo czasami jak tam jadę, to jest 0,7 albo 0,5 nad poziom, czy pod poziom. No to potrafię gdzieś tak z 3 km pójść w głąb morza. 3, no dobre 3. 2 lata temu z kolegą tak właśnie poszliśmy. Nic nie wychodziło i czepnąłem złoty sygnał. Praktycznie, nie wiem, z kilometr od plaży. No, taki złoty, bo złoty, 9 na 9 karatów, to taki jest trochę złomowaty, no, ale no, świeci się na złoto. A złoto to złoto, nie? Także zobaczymy. Mam niecałe 56 minut, aby dojechać. Przeziębiony jestem. Aby dojechać. I tyle. Zobaczymy. 2-3 godzinki, nie dłużej. Może będzie. Bo to wszystko jest po wczorajszym. Taki niedosyt. Jak to Robert Skwęczyk powiedział, no kurka, no któryś raz z kolei człowiek jedzie na komercję, traci kasę i bo nie to, że nic nie znajduje, bo tak jakbyśmy wczoraj z Mariuszem gadali Ciepluchem, 3-3, taki wynik, 3 śmieci wykopałem i 3 moniaki. Maniek też jakoś porówno, ile moniaków, tyle śmieci. Nie wiem, siali dobrze, na równo. Nie, żartuję. Ale to nic. No człowiek tak jak coś nie zrobi do końca, to taki ma niedosyt. Także jadę na plażę i zobaczę, co z tego będzie. Pozdrawiam, jak to mówią marynarze, ahoj, przygoda. Hej. I'm thinking this is one pound. Pound? Yeah. Girls! Yes. Italia! Not further than there. Pound, I see, I'm telling you. Yes. Old 1 pound. Penny, not pound. Penny. No, pound. Oh, penny. No, 1 pound. This is old 1 pound. 100%. Oh, that old one. Just for some treasure. Oh.
Fulken Nuvex, 1 funcik, jeszcze 4 i mi zwróci się parking. Chyba Georgic, ale nawet go nie będę czyścił. Tak, widać twarz Georgia. Ciężko na tych kamieniach. A po drugie sprawdzam kamerkę, jak jest na wietrze. Woda już mi ucieka pomału. Będziemy kopać. Następny Georgic, ale tak jak widzicie, wszystko jest w złym stanie. No cóż, męczy się człowiek w tych kamieniach kopanie, ale cóż zrobić. No, jakiś taki moniaczek, ale nie wiem. Angielski to chyba raczej nie będzie. Zgonik, jak większość. Zbiera się tak samo jak Maniuś na Tamizie. Widzicie? Czy nie widzicie? Na wierzchu leży. To będzie chyba też Georgic. Jest fajnie, tylko te kamyczki trochę przeszkadzają w kopaniu. Ale sito od Krzysia daje radę. Sunscope sito bardzo polecam. Bez tego kurka na plaży to masakra by była. Jedziemy dalej. O, mam coś ładnego. Głęboko jak cholewa. Bez sita to bym sobie na pewno nie poradził. O, jakaś taka zdobiona łyżka była. Chyba łyżka. Jakaś taka długa. Tu ma takie wzorki. Nie wiem, może się obczyści. To coś będzie widać. No ale fajna. Widzicie, ja muszę tak głęboko kopać. Bo to wszystko jest wina Mańka. Gold Mańka, bo on chodzi po Tamizie, tam w centrum, zbiera same dobre rzeczy, a syfy, wszystko tutaj spływają do mnie, do morza i muszę kurka je zbierać. Tak brał wszystko po kolei, to bym miał mniej do kopania dupereli. O. Ale dobra, nauczę go jeszcze. To na razie. Teraz mamy taki pocisk. I jedziemy dalej. A, pokażę wam. Jeszcze mam za jakieś 500 metrów mogę pójść. A jestem już od plaży. Taki kawał. Taki kawał od plaży. Także idziemy dalej. Masę kulek ołowianych, dobrze trafionych, naprawdę musiały w coś dobrze wtrafić, żeby tak się rozplaszczyć. O, to wygląda cała, w nic nie trafiona, ale takich trafionych to jest masa, naprawdę. To już chyba z 20. Jedziemy szukać czegoś lepszego niż tych kulek. Coś fajnego w końcu wyszło. Czekajcie, nie wiem czy widać. BBB. Nie wiem, ale ciekawe.
Kasia, Bożenka i Barbara. Chciałem powiedzieć diablice, ale przecież moja teściowa jest Bożenka. To złota kobieta. Jakaś na łyżkach wyszła. To nie sreberko. O, dość głęboko coś było. Nie wiem, co to może być. O, jest tu coś napisane. Muszę to kurka czymś obczyścić. Tu widać kawałek jakiejś blachy, czy tam co to jest. Jakieś opakowanie. Tu coś widać. Co to może być? Nie wiem, wezmę. Wezmę to. W domu zobaczymy, co to może być, panie i panowie. Dziwne. No dobra. Kurka, już woda przychodzi. O, już muszę wracać. Zostało mi chwilkę tu na plaży pochodzić i będziemy się zwijać. Coś miałem powiedzieć, ale ten... O, oczywiście ciężko kopię tu. Te łódki to wszystko rzucają. Śrubki, nakrętki, gwoździe. Masa tego jest. Ale cóż. Dobra, chowam to i jadę dalej. Mamy monetkę. Nie wiem, co to jest. Domo zobaczę lepsze zdjęcia. Trochę zżarte. Taką widać głowę. Zobaczymy w domu, lepsze zdjęcie zrobię. A, taki moniaczek. 50 pi. Z 2014. Wow. Przynajmniej za parking mi się już zwróciło. Jedziemy dalej. O, teraz mamy kluczyk jakiś. No, musiał być długo. O, w wodzie. Masz obrót z tym. Jakby ktoś zgubił i szukał, to jest u mnie. Pisać na priu. Dobrze jest. Teraz to mi wyszedł. Ta znajdka. Jak się nie mylę, to jest MiG-29, tak? Made in China. Iwo będzie się cieszył. Idziemy jeszcze chwilkę. Pochodzimy. For some treasure. Funkin Nuvex, 1 funcik, jeszcze 4 i mi zwróci się parking. O.